Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj oczywiście piękny materiał z... Oczywiście skąd? No oczywiście, że z Palionowa. Tak jest, widzowie. Dzisiaj jesteśmy na Palionowie i dzisiaj wyjątkowy odcinek, ponieważ tak jak po tytule już możecie zauważyć, dzisiaj, no, będzie się działo. Dobrze, tak więc wchodzimy do Emilii, do domu, bo ona jeszcze totalnie nie wie, co się będzie działo. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, zostaw mnie, przestań ze mnie strzelać. Ale mam to nie ja, to nie ja strzelam. Jestem. Dobra, słuchaj, mam dzisiaj świetny pomysł, wiesz? Jak? Ponieważ tutaj na serwerze aktualnie jest na przykład taki Palionobot i Bobot. O, latają tu gdzieś w ogóle. Są. Słyszę, są, że latają. I słuchaj, wpadłem dzisiaj na pomysł, że chcemy zobaczyć, czy roboty też są w stanie wyrwać kobietę. Co to jest za pomysł, Szybson? Bardzo dobry pomysł. Ja chciałbym dzisiaj zobaczyć, czy... Nie, to nie jest dobry pomysł. Chciałbym, żebyś była naszym królikiem doświadczalnym. Excuse me, czy ty wiesz, o co ty mnie prosisz? No. Chcę, żebyś po prostu... Tak po prostu... Chcę, żebyś po prostu dała się im wyrwać. Godzisz się? I co za to dostanę? Dozgonną wdzięczność. O, ja mam się to zgodzić za twoje zabijanie mnie. Słuchaj, na każdym odcinku, słuchaj, tak? Na moim kanale jest 226 tysięcy osób, które by to zrobiły za moją dozgodną wdzięczność, rozumiesz? A z tych, no, rozumiem, 226 tysięcy wybrałem ciebie. Ale, dobra, ale ty tych 226 tysięcy nie zabijasz na każdym odcinku i nie ale to nie jest tak, że ja chcę. Ja po prostu strzelam strzałą, a ty po prostu jakoś tak wpadasz w to, patrz. No nie, nie, no nie, to nie jest prawda. Widzisz, teraz akurat to widziałeś, ale jak ty nie widzisz, to wpadasz w to. Fajnie, jeszcze widzisz, aż się niebiosa się denerwują. Tak, aniołki są złe, dlatego że po prostu tutaj Bobot jeszcze przyleciała. Gdzie on jest? A, tu jest. Siema, Bobot, gdzie jest Palionobot? A co mnie to obchodzi, gdzie on jest? On był gdzieś daleko. Potrzebujemy go dzisiaj, bo mam dla was zadanie. Zgadzasz się? No. Dzięki. Zgoda. Co? Co, po co ci wyrazić zgoda? Bo ona musiała wyrazić zgodę na to, żeby mógł was rozebrać do ostatniej śrubki. Prawda. Ej! Nie! Nie, no żartowałem. Ty, Palionobota trzeba znaleźć. Bo, ja go nawet nie szukam. Ja życie go potrzebuję. Życie wam niemiłe. Nie, no spokojnie, on nie jest taki zły, na jakiego wygląda. Czekaj, kurczę, tylko... O, lata tu, Palionobot, chodź tu, ląduj! Kurczę, co on robi, co on robi? Witaj, 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 ale ty dzisiaj musisz być bardziej miły, wiesz? Dzisiaj, gdzie jest Bobot? Bobot, ląduj tu. Bobot. Dobra, jest zadanie dla was dzisiaj. Ponieważ Emilia dzisiaj jest tutaj jedyną, znaczy w sumie zawsze jest tutaj jedyną kobietą, ale dzisiaj jest jedyną kobietą, którą po prostu musicie poderwać. Są w szoku. Nie, słuchajcie, chcę zobaczyć, czy roboty też się do tego nadają. Dzisiaj Emilia jest w jury, jest też naszym obiektem doświadczalnym i jury. Ja jestem waszym coachem i dzisiaj ten, który z was lepiej ją poderwie, no ten po prostu ją wyrwie, no. I będzie ją miał na własność. Ja jestem lepszy. Klepie! Mega, mega. Dobra, ale teraz czekajcie, my musimy się podzielić na rundy. Który chce zacząć? Zagrajcie kamień, papier, nożyce na czacie. Jesteście gotowi? Na 3-4 tak. Piszecie. Dobra, no. 3-4. Kamień, kamień. Dobra, jeszcze raz. Wow. 3-4. Chwila. Dobra. Nie zapisałem. Dobra, to jeszcze raz. Uwaga, przygotujcie sobie coś tam. Jesteś gotowi? Gotowi. 3-4. NP, czyli papier, nożyce tną papier, wygrał Palionobot. Palionobot zaczyna. Ale jak zawiniesz nożyce bardziej papierem? No to możesz nie, być drugi. Pierwszy. Nie, no on, dobra, wygrał, więc może decydować, który chce być. Jest drugi. W takim razie, Bobot, ty zaczynasz. I teraz tak, bardzo ważna sprawa jest taka... Cicho! Że... Cześć, maleńka, idziemy na randkę? Jak, proszę, o, patrz, kwiatka! Na ciebie zbyrwałem z haszczy ściecona. Chodź, idziemy. No idź z nim. On jest w trakcie próby organoleptycznej. Nie? A idź ty. No nie, ale to czekaj, to ja najpierw z Bobotem muszę na słówko. Chodź tu, Bobot. No. Coś źle zrobiłem. Nie, muszę cię wykołczować. Dobra, słuchaj. Jak chcesz zagadać do kobiety, od jakich słów zaczynasz? Cześć, maleńka. Bardzo dobrze. A później? Chcesz się umówić? Nie, to już jakby oficjalnie. Nie podsłuchuj. Nie podsłuchuję, po prostu patrzę się na was, co wy robicie. Dobra, najpierw robi... Przepraszam. Stań! Dobra, no. Najpierw robisz tak, najpierw...
zagadujesz do niej tam, wiesz, hej maleńka, ale później musisz się zapytać o jej zainteresowania, ona musi wiedzieć, że ty jesteś nią zainteresowany, rozumiesz? Rozumiesz, więc, okay. więc jak powiesz hej maleńka, to tam wiesz, no kurczę, wiesz, pokazujesz swoją dominację, ale musisz jeszcze później zainteresować, ona musi wiedzieć, że ty jesteś zainteresowany nią. Więc lecisz tam jeszcze raz i pytasz o jej zainteresowania, rozumiesz? I później, jak już zapytasz o zainteresowania, no to później proponujesz wspólne, wiesz, jakby po prostu jakby wspólnie zająć się zainteresowaniem. Jak lubi malować, to zaproponujesz, wiesz, malowanie. Dobra, robię lecisz, to. Lecisz z koksem, dawaj. Stresuję się. Dawaj. Nikt się nie patrzy. Cicina. No dobra, kurde, dobra. Bobo, ty jesteś robotem. Raz, dwa, trzy. Cześć, maleńka. Cześć, maleńki. Tylko nie mały. Dobra, jakie kontynuuj. Jakie są twoje zainteresowania? Bo moje to emeraldy. Mam ich bardzo dużo. Nie, Bobot, jeszcze raz. Chodź tu, tak to się nie uda, chodź. Nie wytrzymałam. No coś za zrobiłem. Słuchaj, nie możesz się chwalić kasą. Po prostu masz... Z ciebie ma kapać drip, rozumiesz? Ty po prostu jesteś... Ty już nic nie musisz robić, nie? Ona po prostu ma widzieć, że ty masz pieniądze, a ty się nimi nie chwalisz, nie? Ona od początku jej imponuje to, że masz pieniądze, ale to... Dobra, wiesz, dobra. Ale nie mówisz jej, że je masz, bo ona to widzi, rozumiesz? Jesteś z blachy, dobra. A nie... Jesteś twardy, nie miękki. No, zbierz te emeraldy, nie chwal się sianem. No nie mogę! Nie stresuj się. Jak się stresujesz, jak ty uczuć nie masz? Dawaj. Cześć, maleńka. O, przepraszam, miałem się nie chwalić. Jasne, dobra. Gwin, to jakie nie, są twoje zainteresowania? Niemożliwe. Moje zainteresowania? Stresowałem się miesiąc, od nie wiesz, jakie są moje zainteresowania. Dobra, stop, chodź. To nie powiedziałeś mi, czy masz fatalny research, no po prostu. No słuchaj, jak to jest Milki, to wiadomo, że lubi czekoladę. Wiadomo, że... widać... Co? Co? Jak coś, to ja nie lubię czekolady. Nie. Dobra. Dobra, nara. Ta, ale kogo ty chcesz szukać? Dobra. Widzisz, że nie jesz. Dobra, ona tak tylko mówi. Za każda laska mówi, wiesz? Ona tak, bierze się do restauracji i mówisz, co chce zjeść, a ona nie. Ona na pierwszej randce nigdy nie zje. Bo jest oczywiście zawsze obsrana i boi się, że się usra sosem. Więc ona Sam zawsze... Ona to... Dobra, ktoś... Stary, kto pytał? Słuchaj tego. Siema, krówko, chcesz marchewę? Nie no, ale co dobre? To mówić? No nie, no tragiczne. Jak... Bo ona robi... No ale ona robi mu? Robi wam. Ała! Proszę nie podsłuchiwać, ja tutaj kołczuję Bobota. Dobra. Czyli idziesz, zagadujesz, no i po prostu wiesz, no kurczę, nie wiem jak ci mam, już się pogubiłem, za dużo zmiennych jest, mam za duże braki w tym. Ale dobra, idź kombinuj. Niech się dzieje, bo Aliona, bo co tu zagląda. Spokojnie, zaraz będzie twoja kolej, patrz i ucz się jak on to robi. Dobra, no. Ja na pewno wygram. No to pewnie ta. Słucham, Bobo. Bo jest taka sprawa. Mhm. Cześć, maleńka. Cześć. Jak ci dźmija ta piękna noc? Nie wiem, przed chwilą przyszedłeś i 4 razy się ze mną witałeś. Nie było tamtych razy. Musisz zapomnieć. Aha, okej. Okay, idziemy na spacer wśród tych gwiazd? No, możemy iść na spacer wśród tych gwiazd. Dobrze, udało ci się. Jakieś 2 minuty. Dobra, Palionobo, twoja... udało ci się... Słuchaj, ale spacer to jeszcze nie wyrwanie dziewczyny, to jest dopiero pierwszy etap. Dobra, Palionobo, twoja kolej. Chodź tu, Bobot. Zmienimy scenerię. No, musisz po prostu... Musisz osiągnąć ten sam moment, co Bobot, czyli musisz ją przekonać do siebie. Ona musi się zgodzić na spędzenie z tobą czasu. To jest twój cel. 3, 2, 1, 0. Akcja, kamera. Ale ty już tak zostawiacie samego teraz. A co? Niesamowite to jest. Taki byk wielki się zestresował. Dawaj, my obserwujemy z daleka. Jak coś nie pójdzie, to się wiesz. Pomogę. Ale... Czas start. Milki. Tak? Chodź. Nie mogę. Słuchaj, chodź Bobot, Palionobot, chodź. Chodź, mam prezent. Czekaj, ja muszę z Palionobotem zamienić słówko, chodź tu. Słuchaj, co ty robisz? Ojej.
Nie idź na kutki, nie idź słuchaj, na kutki. To jest za krótkie polecenia, to nie może być tak. Milki, chodź. To nie jest robot, rozumiesz? To jest kobieta, ona ma uczucia. Musisz podejść, zagadać, zainteresować się, prawda? I po prostu to musi wyjść naturalnie. Kurde, jak się dziwnie mówi do góry. Ale dobra, ale musisz, wiesz, musisz bardziej być komunikatywny, nie? Weta w grę jakoś system bazy danych zmień, nie? Na ten... Dobra. Na większego, że tak powiem, stań się... No wyrwij. Dobra. Po prostu, leć. Mam plan. Masz plan? No to leć. Mam plan. No to leć. Witaj. Cześć. Mam dla ciebie... prezent. Fajny. Dzięki. Fajny, no. Nie no, ale alkohol na pierwszy. To zadziesz on w bocie. Jest spoko. Jest lepszy niż ja. Czy nie? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Ale jestem potężniejszy. Czyli jestem lepszy. Aha. Głupi! Nie, Bobo. Znaczy, Palio, no bo to tak nie może wyglądać. Nie, chodź tu, chodź tu. Miecze jego. No, nikogo. Jak to? Chyba. To ja, tak to. Dobra, inaczej. Ja przerywam tą próbę. Może inaczej, bo wy w gadaniu jesteście średni. Może zmienimy ten. Macie tak, uwaga, ustawiam stoper. Macie 2 minuty, oboje, na zrobienie najlepszego prezentu dla kobiety, jaki widzieliście kiedykolwiek, wiecie. I zobaczymy, czy ten prezent zdecyduje, czy w ogóle możemy kontynuować naukę, czy nie. Bo póki co, to tak średnio to wygląda. Zobaczymy, czy ten. Dobra, uwaga, czas start. 2 minuty na zrobienie prezentu. Bobot. A jaki to można prezent zrobić? No nie wiem, musisz wymyśleć. Kto zrobi lepszy, to Palionobot pobieg, a ty? No bier ja się. Ja nie wiem, co mogę. No to nie wiem, wykombinuj coś. Macie 2 minuty. Ja z Emilią teraz idę. Chodź tu, Emilia. Zapraszam. Szybson jest fatalnie na razie. Ani jeden, ani wiem, że jest fatalnie. Słyszę, że jest fatalnie. Ale jaki prezent twoim zdaniem jest prezentem akceptowalnym? Nie wiem, no. Każdy prezent jest fajny, co nie? Ale no, liczą się te zebrane dobra, serca. Ale... Aha. A na przykład, przykładowy prezent, jaki dziewczyny najbardziej chcą dostać? Myślę, że... No to podsłuchuję. Ja na przykład, szczerze, no. Tak, wiesz, totalnie szczerze, od 2 lat nie dostałam na przykład żadnego kwiatka i to jest mój wymarzony prezent aktualnie. Ale dobrze. Taki, wiesz, z duszą. Z duszą? Musi być kwiatek z duszą, no. Patrz, mlecz jest idealny. On jest z duszą, bo on jest raz żółty, mleczek raz dmuchawiec. W tym sezonie. No nie ostatnio, jak się odwrócić za siebie, to jest ich tu troszkę więcej, ale... No proszę. Dzięki. Nie ma za co. Dobra, to teraz zobaczymy, jakim to pójdzie. Czekaj, zostało im 50 sekund. Jestem ciekaw, czy... Jak ci idzie, Bobot? Szukam prezentów, ty kurczę. Co kradnie prezent. On łupów szuka w skrzynkach, które stoją tu od 2 miesięcy. Dobra, ja gotowy. Tak? No dobra, zobaczymy. Jeszcze palił na bot, 30 sekund mu zostało, tylko nie wiem, gdzie on poleciał. Ja nie wiem, czy on się nie poddał. Chyba, że buduje robota, może jakiegoś dużego. Może też się zamknął w sobie. Pewnie ta. Dobra, ile sekund zostało? 20 sekund do końca. Dobra, no to Bobot, jak ty już masz, to dawaj, może pokaż, jaki ty masz prezent. Ja dla Emilii, Milkacz, ciastka Milki, mam tak. Róże. Okej, dziękuję. O, co stop. Palionobot, ty, wracaj tu. Gdziekolwiek jesteś. Proszę bardzo, skoczy. Róża. Bardzo dziękuję. Złota marchewka. Bardzo dziękuję. Przepis na pysznego schabuszczaka dla męża przyszłego mnie. Wiaderko lawy do rozpalenia tego pieca, żeby zrobić schabowego. Żelazą siekierkę do utoczenia schabowego, żebyś mogła sobie dziękuję. Odciąć. I szmaragd, żebyś mogła zapłacić za wszystko. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Dobrze. Jeszcze róże masz, proszę, jeszcze proszę. Dobrze, dobrze. I teraz to bardzo fajnie, a teraz Palionobot. Co ty przygotowałeś dla Emilii? Jaki prezent? Ale się już przygotowuję najpierw takie drobiazgi. A więc tak, tutaj masz mieczyk do ubijania Bobota. Dzięki. Dywan do wycierania butów. I tutaj, żeby taką, albo nie, tego ci nie dam, dobra, a kolejny prezent, musicie polecieć za mną. O! Okej. Okay. To jest coś. Pokazać. Dobra, no to lecimy. Ej, trochę się stresuję. Czekaj, w drugą stronę. Dobra. Dobra.
co jest. Dobra. No. Za mną, za mną, za mną. Aha, okej. Ale parkuje. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie. Podejdź tutaj. Trzymaj. Jestem. Prezent. Prezencik od Paliona Bota. Exo. No. No dobrze. Dobrze, to w takim razie teraz proszę tutaj, zapraszam. Niech stańcie w szeregu, Palionobot i Bobot. Jest, proszę stanąć jeden obok drugiego. I teraz tak, Emilia. Stańcie tak, tak dalej od siebie, żeby nie było wątpliwości, który wygrał. Emilia, proszę podejść i dać buziaka temu, który wygrał. To jest śmieszne i smutne. Nie no, wróć, żartowałem z tym buziakiem, po prostu podejść do tego, który wygrał. No nie. Smutno mi się zrobiło, tak się starałem. Może inaczej, rzuć... Internetu nie mam, wiesz? Internet mi coś tam... Tak, rzuć chleb, no. Poczęstuj chlebem i solą tego, który wygrał. No way. A to jest ciężkie. Dawaj, no. Który się lepiej nadaje? Żaden. No jak żaden? Też musiał wygrać, no. Dawaj, musisz zdecydować. Między ich dwóch tylko. No. Ja wygrać. Ojeju, ja nie wiem, mam dość, ale... No, no dobra, ty no wiesz, no. Kobieto. Szybka piłka, nie? Głodny jestem. Bo ja ci pomogę zdecydować. Ooo! Ja również pomogę ci zadecydować. O kurde. Znowu panowanie hajsem. Nie mogę, nie wiem, dać... Pa, ja jest złoto, ziom. Mogę dać Axelotowi, o. Axel jest super. No nie no, Emilia, no tu zasady są proste, musisz... No dobra. Nie mówimy, który jest który chcesz być, bo wiadomo, że chcesz być, wiadomo, okay, z który... Bobotem, no. Ale... Bobot! Wygrałem! Co? Też uważam, to za niesprawiedliwy wynik, ale no dobrze, no cóż... No dobra, ale to dlatego, że po prostu Palionobot był bardzo nachalny na początku. Ale on, bo się zestresował na początku, ale patrz, jak zakończył. No dobra, ale zobacz, bo też ładnie zakończył, dał mi na przykład ten, róże 4. Nie no, na sam koniec rzucił ci hajs, więc wszystko jasne, dziękuję widzowie za oglądanie. Tak, tak to właśnie wygląda, kobiety lecą na pieniądze, trzymajcie się, elo!